Dobry Panie Boże, stworzyłeś wielu, bardzo wielu biedaków. Ja wiem, wiem, to żaden wstyd być biednym. Tylko żeby to był jakiś zaszczyt, tego także nie powiem. Dobry Panie Boże, ja się nie skarżę. Najwyżej zdechnę z głodu z Twoją pomocą. Panie Boże, a co by się stało takiego strasznego, gdybym powiedzmy miał niewielki mająteczek? Gdybym był bogaczem i ja badibidibidibidibidibidibidibidum, cały dzień bym bidibidibum, gdybym ja był wielki pan. Pracy bym się brzydził i ja badibidibidibidibidibidibidum, cały dzień bym bidibidibum, tejgeldigo pan. Więc co pana jest? Żeby wiedziałem, to by do pani nie przychodziłem. Rozbieraj się, pan. Codziennie się rozbieram. Nic nie pomaga. Żonaty? Szalenie. Dzieci pan ma? 3. O więcej nie ma mowy. Dlaczego? Się boję ryzykować. Czytałem statystykę. Co czwarte dziecko to Chińczyk. Czy mnie kochasz? Czy ja co? Czy mnie kochasz? Czy cię kocham? Nasze córki idą za mąż i niepokój w mieście trwa. Chyba sił tobie brak, lepiej idź po uszy. Tyś może zjadł coś, dewie? Gołda. Kochasz. Pusty łeb! To już wiem. Lecz czy mnie kochasz? Czy cię kocham? 25 lat dbać o twój dom, karmić, cieszyć i prać, rodzić ci dzieci, rąbać drwa. Pytam się więc, co wspólnego z tym miłość ma? Ona nawet w stosunkach erotycznych wprowadziła licytację brydżową. Ona na przykład w nocy w łóżku mówi kier. To znaczy, że ona ma ciągotę. To ja na to muszę odpowiedzieć albo 2 kier. To znaczy, że się zgadzam, nie? I że podnoszę jej kolor. Albo mówię pas, impas, niemożność. Kiedyś byłem taki zły, że nawet mogłem, ale umyślnie powiedziałam pas. To ona zajrzała pod kołdrę i mówi, z taką kartą mówi się pas? To ja jej powiedziałam, nie gram z takimi, co zaglądają w kartę. Tak jakoś dobrze są dobrani. Oh.